O jakim ważnym dowodzie teraz. O jaki ważny dowód teraz chodzi? Oczywiście o te ślady, które są widoczne jak wół. Co to jest? Są troszkę rozmazane, ale chyba możemy jasno powiedzieć, że to są odciski czyichś butów. A więc sądzi pan, że... Tak, te ślady należą do naszego zabójcy. O, a więc powinniśmy może sprawdzić ślady butów każdego pasażera w pierwszej klasie. Nie sądzę, że to może nam pomóc. Niestety ślady są bardzo rozmazane, co sprawia, że ciężko będzie dopasować idealnie to porównać. O, rozumiem. Póki co chyba tyle, chociaż... Okej, już więcej nie mogę zbadać. Nieprzyjemny zapach soku jest zamazany przez nieprzyjemny zapach miejsca zbrodni. Ten zapach, który nosi się w powietrzu. To jest ten sam zapach, jaki wynoszą moje ręczniki po tym, jak wyjmę je z suszarki. Nigdy czegoś takiego nie podejrzewał. Nigdy bym czegoś takiego nie podejrzewał. Przypuszczam, że każdy ma jakiś nieprzyjemny fakt co do siebie. Dobrze, że to mówisz, Edgy. Jestem bardzo wdzięczny. Nie ma nawet zdjęcia. Bo oprócz tych śladów butów, nie wiem czy możecie teraz zobaczyć, ale mamy tutaj ślady, jakoby coś było ciągnięte przez krótki fragment. Coś w rodzaju właśnie śladów dwóch kółek. No ale już tego nie zbadam w przybliżeniu. A jeżeli nie mogę zbadać nic w przybliżeniu, to wystarczy użyć logiki. Nazbierało nam się tu trochę faktów. Zacznijmy mniej więcej od tych dwóch. Gdzie był zabójca? Gdzie mógł być zabójca? Ciało ofiary zostało odkryte w windzie, która łączy pierwsze piętro i drugie piętro. A więc jedynym miejscem, w którym mógł kryć się zabójca, to była winda. Pamiętajmy, że Edgeworth był nieprzytomny, a kiedy otworzył drzwi, to w środku była już tylko martwa ofiara. Jednakże ślady na podłodze, które zostały pozostawione po tym, jak ktoś wdepnął w ten cały sok, sugerują, że ktoś uciekł z windy. Logiczne. Prawda. Kiedy zostało znalezione ciało, nie było nikogo w holu poza mną. Tuż przed turbulencjami. Ale jeżeli zabójca był przez cały czas w windzie z ofiarą, wtedy historia jest troszkę inna. Druga sprawa. Połączmy fakt, że ofiara została prawdopodobnie przez kogoś bardzo mocno uderzona ze świnką skarbonką, pana iFly, która jest domniemanym narzędziem zbrodni. Logiczne. Statuetka, która ma na sobie krew, tuż koło ciała człowieka, który został przez kogoś śmiertelnie uderzony. O, panie Edgeworth, chyba na coś padłam. Tak? O co chodzi? Wie pan, jak krew jest na tym przedmiocie? Wygląda na to, że ten ślad dopasowałby się ze śladem na jego głowie. Ależ, czy ktoś tutaj nie zasługuje na tytuł kapitana oczywistego? Więc, co pan myśli, panie Edgeworth? Czy uważa pan, że warto to zbadać? Wyglądałoby na to, że ta figurka jest właśnie naszym narzędziem zbrodni. O, wiedziałam! Znaczy... Nie może być chyba innego powiązania. Być może generał oczywisty jest tutaj lepszym określeniem. Oj, dalej, Edgy. Nie każdy musi być taki domyślny jak ty. Przypuszczam, że jednak troszkę tego buractwa z jego wcześniejszych lat prokuratorzenia zostało. Ostatnia rzecz, jaką póki co chyba mogę połączyć, jest fakt, że... O tym już wcześniej mówiłem mniej więcej. Bo Edgeworth chce właśnie połączyć jakiś fakt z przypuszczeniem, że ktoś mógł być w windzie z panem Hicks. Jak mówię, ślady, które ktoś pozostawił po tym, jak wdepnął w sok, oznaczają, że ktoś wyszedł po tym, jak doszło do turbulencji i również do morderstwa. Edgeworth był nieprzytomny, więc sugeruje to, że inna osoba poza ofiarą, która była martwa, wyszła z windy.
Już rozumiem. Przepraszam, ale nie rozumiem, panie Edgeworth. Mogło dowodzić, że ktoś inny poza mną był tutaj około czasu morderstwa. Co? Naprawdę? Tak, właściwie to jest bardzo proste. Dowód kryje się w puddingu, albo w tym przypadku w soku winogronowym, który jest tutaj rozlany. Te ślady stóp świadczą o tym właśnie fakcie. O tym, że ktoś opuścił to miejsce i był jeszcze żywy. Wiedząc, w jaki sposób ofiara była już martwa, to by oznaczało, że w windzie znajdowała się druga osoba. Ale czy te odciski stóp nie mogły pochodzić od pana Hicks? A, ale jeżeli spojrzałaby pani na buty ofiary, zauważyłaby pani, że one są czyste. Co oznacza, że pan Hicks nie był sam w windzie. W istocie mamy tutaj kompletną odwrotność tej sytuacji. Właściwie o godzinie morderstwa w windzie był ktoś jeszcze. Oj, teraz mamy zapisane mniej więcej informacje o tym śladzie. No i również kończymy póki co śledztwo w tym miejscu. Co się tam dzieje? Jing-zang-zong. Niewybaczalne! Po prostu niewybaczalne! Czy rozumie pani, co mówi? Czy rozumie pani, co teraz mówię? Film się spóźnia! To jest zupełnie tak poważne, jakby samolot się spóźniał! Ale film... Co?! Ja już z panią nie gadam! Marnuję tylko pani mój czas! O co chodzi, panie LaBlanc? Jeżeli nie ma żadnej sytuacji kryzysowej, proszę powrócić na swoje miejsce, sir. Niech panie mi nie mówi, co mam robić! Nie potrzebuję nigdzie siadać! No, panie prokuratorze, czy już pan udowodnił, że jest pan niewinny? Jeżeli by pan chciał, to chciałbym udowodnić panu swoją niewinność. Co? Nonsens! Czy mówi pan, że moje zeznania jako naoczny świadek są błędne? Nie błędne. Uznaję tylko, że jest tutaj cień na wątpliwość. Będę zaszczycony, jeżeli mógłby pan mi powiedzieć uprzejmie, co pan widział raz jeszcze. Dobra, jak pan chce! No dobra, mierzymy się z królem Pulpetem VI z rodu Borghini. Jestem pewien, że widziałem pana Hicksa, który wchodził do windy. I to wtedy wskazówki na moim zegarku kieszonkowym wskazywały na 6 i 12. Ciało zostało odkryte 15 minut później w tym właśnie holu, racja? A więc to tylko ty, która... tylko ty, jedyna osoba, która wtedy się tu znajdowała, musi być kryminalistą. Konkluzje pana LaBlanc pozornie wydają się mieć logiczny sens. W końcu jedyną osobą, która była rzekomo w tym holu o godzinie morderstwa, to byłem ja. A więc, oto moje zeznania jako naocznego świadka. Jeżeli myśli pan, że może to zniszczyć, ale dalej, niech pan spróbuje. Szybko! Czy wygląda na człowieka, który ma czas mierzyć się z kimś takim jak ty? Dlaczego on jest taki podirytowany? To przecież mnie tutaj oskarżają o morderstwo. Tak czy inaczej, muszę znaleźć jakiś sposób, aby zburzyć zeznania pana LaBlanc. I to szybko. Kombinujmy, póki co. Panie LaBlanc, czy był pan w stanie rzucić naprawdę okiem na to, co się działo wtedy w windzie? Oczywiście, wiedziałem, co było w środku. Jest pan pewien, że ofiara była w windzie sama? Tak! Jedyną osobą, która była w środku, to był ten Hicks! Ta ostatnia uwaga jest zbyt istotna, aby pozwolić, aby po prostu z nią uciekł. Jedyną osobą, która była w środku, był ten Hicks! Jednakże ślady mówią nam ponownie co innego. Panie LaBlanc, o co chodzi?! W pana zeznaniach jest bardzo jasna sprzeczność. Co ma pan na myśli? Proszę rzucić okiem na strefę przed windą. Tam,
na okolicy tego rozlanego soku. Ta, i? Czy przyznasz się również, że rozlałeś sok na podłodze? Nie, to samo się wylało podczas turbulencji. Ale interesującą rzeczą co do tego są odciski stóp, jakie znajdują się tuż obok. Odciski stóp? Tak, te same, które prowadzą z wnętrza windy do holu. To jest dowód, który udowadnia, że ktoś inny poza panem Higgs wyszedł z windy i ta osoba była żywa. O! Musiała być wtedy w windzie jeszcze jedna osoba. A teraz skończyły się już gierki. Dlaczego nie powie nam pan całe prawdy? Scheiße! Ujciu Grubenmachen! Czy może nam pani to przetłumaczyć? Niemożliwe. To jest kompletnie niemożliwe. Chyba to powiedział. Niemożliwe! To jest kompletnie niemożliwe! Wiem, że nie była tam innej osoby. Widziałem to na własne oczy. Jeżeli chce pan wiedzieć, co o tym sądzę, panie Edgeworth, nie sądzę, że pan LeBlanc kłamie. Chyba ma rację. Nie wygląda na to, jakby kłamał. Ale co to by oznaczało? Co z tą sprzecznością? Panie LeBlanc, proszę, raz jeszcze. Jeżeli mógłby pan sobie przypomnieć szczegóły tego, co pan widział. Byłem bardzo zdenerwowany, kiedy pan Higgs przeszedł koło mojego siedzenia. Sprawdzałem czas, cały czas. No, no dobra, to było bez sensu. Przez cały czas spoglądałem na zegarek. I tak się składa, że podążałem za tym człowiekiem wzrokiem, kiedy koło mnie przeszedł. I widziałem, jak wchodził do windy. Przysięgam, że nie było nikogo wewnątrz. Nikogo! Panie LeBlanc, jeżeli mógłby się pan uspokoić... Co?! Masz szczelność, żeby podważać moje zeznanie jako naocznego świadka? A, nie, nie, wcale nie. Proszę zapomnieć, że cokolwiek mówiłam. Raz jeszcze, nie wyglądałoby na to, jakby celowo kłamał. Ale jednak nie mogę pozwolić, aby te zeznania zostały uznane za całą prawdę. Okej. Nie podź się tak, Zink. Proszę cię. Okej, naciśnijmy na tym stanowisku, które spartaczyłem. Dlaczego pan tak uważał na czas? Ponieważ coś niewybaczalnego miało tutaj miejsce. Tak o tym pomyśleć, coś pan wcześniej mówił o niewybaczalnej rzeczy. Skarżyłem się tej stewardesie co do godziny, w jakiej miał zacząć się film. Zwróćcie mi mój czas! Pieniędzmi! Rozumie pan, o co chodzi. Film? Czy on mówi o filmach, które puszczają na pokładzie? Wyznaczony program tego lotu i godziny, w jakich miał się zaczynać. Interesujące. Mieli pokazać licencję na miłość, śmiech, małżeństwo i zabijanie. W swoim kraju nie mogę tego obejrzeć. Możecie to tylko obejrzeć na lotach międzynarodowych. Nie mogłem się już doczekać. Sprawdzałem godzinę w swoim zegarku kieszonkowym, żebym tego nie przegapił. Nawet ustawiłem swój kieszonkowy zegarek na czas, miejsce, do którego zmierzamy. A więc mój zegarek się nie myli. Pasował dokładnie do wyznaczonego programu. Ale filmu nie puścili, byli spóźnieni. Bardzo, bardzo spóźnieni. Pana zegarek kieszonkowy. Jeżeli mógłbym pana o to spytać, jeżeli nie ma pan nic przeciwko. Film, jaki chciałem obejrzeć, nie zaczynał się na czas, a więc sprawdzałem godzinę co chwilka. A więc ten film, o którym pan wspominał, to ten sam, który jest wspomniany w tym magazynie? Tak! Nie mogłem się już doczekać, żeby obejrzeć licencję na miłość, śmiech, małżeństwo i zabijanie. Panie Tenero, czy ten film został pokazany na czas? Tak, został on zaprezentowany o wyznaczonej porze.
Czy nie jest więc po prostu możliwe, że pan po prostu przespał ten film? Nonsens! Pan we mnie wątpi? Nie! Teraz niech pan przestanie tym na mnie pokazywać. Dziwne. W jaki sposób mógł przegapić film, na który tak bardzo oczekiwał? Sprawdzałem swój zegarek bardzo często. To wiem na pewno. Mój zegarek jest ustawiony co do godziny miejsca, do którego zmierzamy. Zawsze nastawiam to w ten sposób, kiedy wsiadam na samolot. W tej całej broszurce, magazynie czy czymkolwiek mamy wprawdzie podane godziny, o których serwuje się posiłki, napoje oraz w których pokazuje się film. I film miał się zacząć o 6, a miał się skończyć o 8. Jednakże mamy tutaj pod spodem uwagę. Wszystkie czasy, jakie są tutaj zaprezentowane, nawiązują do strefy czasowej, miejsca, z którego się wylatuje. Nie do którego się leci, z którego się wylatuje. Przypuszczam, że lot, jaki na jakim teraz jesteśmy, jest dosyć długim, zważywszy na to, że mamy tutaj podane tak mamy tutaj podaną tak szeroką gamę godzin. No i cóż, to by świadczyło o tym, że przekroczyliśmy już kilka stref czasowych, kiedy już wylecieliśmy z miejsca, z którego były nastawione zegarki na pokładzie. Natomiast LeBlanc mówi, że jego zegarek był ustawiony zgodnie z czasem miejsca, do którego my lecimy, a nie z którego wylecieliśmy. A to automatycznie oznacza, że jego zegarek nie chodził zgodnie z rozkładem. Panie LeBlanc, dopiero teraz powiedział pan w swoich zeznaniach: nawet ustawiał swój zegarek na czas miejsca, do którego zmierzamy. Teraz, jeżeli w istocie pana zegarek został nastawiony co do tej konkretnej strefy czasowej, to by oznaczało, że pana zegarek pokazuje teraz czas miejsca, do którego zmierzamy. Ta! I? Właściwy czas jest warty swoich 6 centów. Chciałbym, aby rzucił pan okiem na to. Jeżeli mamy wierzyć w to, co jest tutaj zapisane, zegarki na pokładzie są ustawione zgodnie ze strefą czasową miejsca, z którego wylatujemy. Oczywiście film został... rozkład, w jaki miał zostać pokazany film, został zaprojektowany również co do tej godziny. Panie Teneiro, dla dobra potwierdzenia, do jakiej strefy czasowej jesteśmy obecnie przypisani? Cóż, zrobiliśmy krótki przystanek w punkcie transferowym. To prawda. To było w tym małym kraju azjatyckim, Republice Zhenghua. Ale wtedy nie przestawialiśmy zegarów. A więc właśnie teraz wciąż operujemy na czasie strefy czasowej, która znajduje się w Borgini. Co?! Różnica czasowa pomiędzy Borginią a miejscem, do którego zmierzamy, wynosi 9 godzin. W takim razie byłoby naturalne, że pana zegarek byłby niezgodny z czasem, jaki znajdował się na pokładzie. CO?! Co więcej, z pana analogicznym zegarkiem, który był nastawiony na czas miejsca, do którego zmierzaliśmy, wyglądałoby na to, że śpieszył się on o 3 godziny w porównaniu z zegarami, które znajdowały się na samolocie. To także kompletnie zmienia pana zeznania. I na to może pan postawić swój milion centów. W świetle tej informacji okazuje się, że pan widział pana Hicksa 3 godziny przed 3 rano. Mój milion centów! To chyba powinno oczyścić wszelkie możliwe podejrzenia. A więc to podnosi odstęp, w jaki doszło do morderstwa o 3 godziny, racja? Tak, ponieważ pan LeBlanc widział, jak ofiara wchodziła do windy o 3 rano. To oznacza, że godzina zgonu mogła się mieścić w przedziale od 3 do 6.15. A teraz pytanie wynosi, gdzie był pan Hicks podczas tak dużego odstępu czasowego? Mam coś do powiedzenia.
A pani to... Ta! O! Jestem Kemi Mill. Pracuję tutaj jako stewardessa. Co chciałaby pani powiedzieć? Cóż, sądzę, że pana historia jest nieco różna od tego, w jaki sposób to zapamiętałam. Co masz na myśli, Kemi? Widziałam, jak pan Hicks siedział na miejscu o 5, wie pan? Co? Jak może być pani pewna godziny? O, to racja. Wezwał nas, kiedy przybyliśmy do punktu transferowego. A, ten przystanek, jaki zrobiliśmy, aby wyładować część ładunków z Zengfa, racja? Tak, to było od 4 do 5, nawiązując do zegarów na pokładzie. I podczas tego odstępu czasowego, czy którykolwiek z pasażerów wysiadł z pokładu? Nie. Ani jedna osoba nie dostała się, ani nie wsiadła w Republice Zengfa. A co z personelem? Te kilka osób, które stało przy punkcie transferowym ładunków, czasowo wysiedli z pokładu, ale każdy z nich ewentualnie wrócił, włączając w to Kami i mnie. A więc mówiąc najprościej, nikt nie wysiadł ani nie wsiadł później na samolot. Interesujące. Powinienem to zapamiętać. Ta, i ja odpowiedziałam na jego wyzwanie. Mogę wam powiedzieć, że pan Eggby Hicks był w swoim, na swoim miejscu, kiedy ponownie wystartowaliśmy o 5. W porządku. A więc to umieszczę godzinę zgonu od 5 do 6.15. Okej, a więc kiedy pan przyszedł do lobby, panie Edgeworth? Pamiętam, że przyszedłem tutaj tak szybko, jak wylecieliśmy z Republiki Zengfa. A! Byłeś tutaj przez cały czas od 5, racja? A więc to ty jesteś jedyną osobą, która mogła go zabić! Panie Edgeworth... Naprawdę był pan tutaj przez cały czas? Od 5 rano? Niestety... tak. Ale więc, w jaki sposób wytłumaczymy te odciski stóp? Czy to nie jest oczywiste? Ten człowiek czekał, aż Hicks przyjdzie do tego lobby. Czekał, żeby go zabić. I wtedy umieścił ciało w windzie. I to wtedy wydarzyły się turbulencje. Może moje zeznania jako naocznego świadka się myliły, ale pora, o jakiej widziałem, kiedy Hicks chodził do windy, jest teraz bez znaczenia. Ponieważ do całego incydentu doszło w tym lobby. Wszystko wydarzyło się właśnie tutaj? Czy w to naprawdę pan wierzy, panie LeBlanc? Czy... A masz jakiś inny pomysł? Po prostu mam przeczucie, że co do scenariusza, jaki pan zaprezentował, jest coś nie tak. Czy jest coś, co może powiązać jakiekolwiek inne miejsce z morderstwem poza tym korytarzem? Tak, mniej więcej ta skarbonka pana iFly, ponieważ jak powiedziała nam pani Teneiro, takie skarbonki znajdują się w sklepie z pamiątkami. Więc... No, w każdym razie ta skarbonka wylądowała tutaj, w sklepu z pamiątkami, a więc zabójca musiał przynajmniej przez chwilkę zahaczyć o tamto miejsce. Narzędzie zbrodni. Tą statuetkę sprzedaje się w sklepiku, który znajduje się na pokładzie. Jest ona sprzedawana tam i tylko tam. A ona nie jest obecna w tym holu. A teraz, w jaki sposób dostała się właśnie tutaj? Czy nie uznaje pan, że jest to nieco dziwne? Pff, to nieważne! To tylko oznacza, że przygotował pan ją wcześniej, zabierając ją ze sklepu, zanim pan tutaj przyszedł. To nie udowadnia, że jesteś niewinny. Czy tego człowieka nie da się pokonać? Jeżeli mogę. O co chodzi? Rozumiecie? Cóż, jest tak, jest dokładnie tak, jak mówi pan Edgeworth. O, a skąd pani to wie? Cóż, chodzi tylko o to, że ta skarbonka była w sklepie. Widziałam to na własne oczy. I kiedy do tego doszło? To było może około 5.40. Czy to jest już przed tym, jak dotarliśmy do miejsca, gdzie doszło do turbulencji?
To prawda. Była pani w sklepie tuż przed turbulencjami? Tak, byłam. Tak o tym pomyśleć. Pani Teneiro, kiedy odnalazłem ciało... Wierzę, że wyszło pani z tamtych drzwi. Tak, tak było. Co jest za tymi drzwiami? To jest pokój dla stewardess. A więc... Co rob... byłaś tutaj na pierwszym piętrze? Tak. Musiałam zrobić coś w sklepie i w właśnie naszym pomieszczeniu. A więc poszłam najpierw do sklepu, a później za tamte drzwi. A więc mówi pani, że przychodziła pani tędy? Tak. Pan tutaj siedział, ale wczytał się pan bardzo uważnie w magazyn, którego przed chwilą pan używał. Nie sądzę, że zwrócił pan uwagę, kiedy przychodziłam. Pamiętam, że ktoś przychodził za mną, ale nie zwróciłem uwagi, kto to był. Tak czy inaczej. Ta skarbonka była z całą pewnością w sklepie, kiedy tam poszłam. Dlaczego poszłaś do sklepu w pierwszej kolejności? Byłam tam z powodu roli, jaka była mi przypisana. Roli, powiadasz? Tak. Jestem odpowiedzialna za utrzymywanie sklepiku. Dlaczego nie powiedziałaś o tym aż do tej chwili? Tego jestem ciekaw. W każdym razie, wierzę, że dzięki temu mogliśmy ustalić, że sklepik należy jak najszybciej przebadać. A więc może się tam skierujmy? O co chodzi tym razem? Czy o czymś pani nie zapomina, pani Rodo? Czy nie potrzebuje pani przypadkiem pozwolenia od kapitana, żeby sprawdzić sklep? Nie, o tym nie zapomniałam. Ale już go o to prosiłam. Aby przeszukać cały samolot. A więc sądzę, że jest w porządku. A? To dziwne. Co jest dziwne? Cóż, właśnie rozmawiałam z kapitanem. I powiedział, że nigdy nie pozwolił jej robić czegoś takiego. Co to ma wszystko znaczyć, pani Teneiro? To oznacza, że kłamie. Dalej, przyznaj się. Mówiłaś, że miałaś pozwolenie, żeby przeszukać samolot, a jednak nie masz. No i proszę, oto jesteśmy. Ty, stewardesso! Co próbowałaś tu zrobić? Nałożyć tę klapki na oczy? Kapitan się wzywa, pani Rodo. O, ale proszę się nie martwić. Ja już otrzymałam od niego pozwolenie, żebyśmy tam poszli. Widzisz, w przeciwieństwie do pani, ja wiem, jak to się robi. Pani Teneiro, czemu pani zrobiła coś takiego? Proszę mi wybaczyć. Wygląda na to, że póki co ja tutaj dowodzę. Proszę prowadzić na swoje miejsce, panie LeBlanc. A teraz, panie Edgeworth. Jeżeli może pan za mną podążyć, to ja pana tutaj teraz będę oprowadzać. Jest coś co do pani Teneiro, co podbudziła moją ciekawość. Ale właśnie teraz zbadanie tego sklepiku to jest najważniejsza rzecz. Chodźmy. Kurde, wszystko zaczyna się gwałtownie komplikować. Najpierw co do tych godzin, a później co do miejsca. A więc to jest pokładowy sklep z pamiątkami. Panuje tutaj bałagan. Tak pan myśli? Przypuszczam, że będę musiała to posprzątać. Chwileczkę! Nie może pani posprzątać potencjalnego miejsca zbrodni. O, dzięki Bogu! Nienawidzę sprzątać tak bardzo. Nie możemy się tutaj śpieszyć. Musimy pozostać opanowani. Ponieważ właśnie ta skarbonka była pozostawiana na miejscu zbrodni. A więc jest bardzo duża szansa, że zabójca złożył temu miejscu wizytę. A więc zaczniemy śledztwo w sklepiku. Co to jest? O! Przepraszam. To są oryginalna linia walizek naszej firmy. Ludzie praktycznie walą drzwiami i oknami, żeby je kupić.
tak bardzo są popularne. Sam pan powinien jedną z nich kupić. Nie pożałuje pan. Być może na pokładzie tak wszystko działa, ale w prawdziwym świecie pierwsza zasada to wypróbujesz, a później kupujesz. Niemożliwe. Ale tak czy inaczej to i tak nie ma tutaj sensu. Prawda. Poza tym, kto miałby kupować walizkę po tym, jak wsiadł już na samolot? Tak czy inaczej, widzi pan to? Niech pan rzuci okiem na te wszystkie głowy pana iFly, które są tutaj wymalowane. Urocza maskotka, czyż nie? Są wymalowane z bardzo dużą precyzją. Czy nie przypomina to panu kogoś, jak kto ma zamiar na pana wyskoczyć? Z całą pewnością sprawia, że coś w moim żołądku podskakuje. Ha? A? Chyba pana wyrafinowanego gustu się nie zmyli. Na początku wyglądało, jakby pan naprawdę chciał jedną kupić. I myślałam, że w końcu dokonam swojej pierwszej sprzedaży, ale pan mnie przejrzał. Ale chyba dobrze, że to mamy za sobą. Nigdy nie należy przestawać próbować zarobić trochę grosza dla firmy, okej? Ale ja nigdy nie byłem zainteresowany kupnem tych zwalizek. To jest naprawdę okropne, prawda? Chce pan coś wiedzieć? Te walizki zostały zaprojektowane przez panią Rodę. To pani Teneiro to zaprojektowała? Tak, to był konkurs na całą firmę. Cóż, mamy tutaj widocznie bardzo duży zmysł designu. Duży? Raczej jedyną dużą rzeczą, jaka może tu być określona, to smród, jaki z nich się wydobywa. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego grube ryby zaakceptowały ten projekt. Jest taki... bleh. Pani Teneiro co zaprojektowała? Z całą pewnością nie jest to coś, czego bym się spodziewał. Wszystko w porządku? W porządku. Proszę uważać, pani Mil. Pozostawianie walizki, żeby jeździła sobie po pokładzie, to z całą pewnością jest naruszenie zasad bezpieczeństwa. Odłożę ją na miejsce. Dzięks. Szkło z tej wystawy jest porozrzucane po podłodze. I wygląda na to, że w środku nie ma nic na wystawie. Chwilka, właściwie sądzę, że jest tutaj coś. Co to jest? Mała czapka kapitana? To jest zdecydowanie ciekawe. Okej, to już przebadałem. Więc użyjmy logiki póki co. Bo chcę się dorwać do tamtej wystawy, ale gra nie pozwoli mi tego zrobić, dopóki nie połączę dwóch rzeczy. Mianowicie ta mini skarbonka pana iFly oraz mini czapka kapitana. Myślę, że to te dwie rzeczy do siebie pasują. Czapka prawdopodobnie była na statuetce. Zobaczmy. Wierzę, że ta skarbonka została siłą wyjęta z tej wystawy. A więc czy to oznacza, że zabójca rozbił szybę, żeby się do niej dorwać? Naprawdę? Niech pani mi nie mówi, że nie wie pani, gdzie co leży w tym sklepie. No ja nie wiem. To pani Roda jest odpowiedzialna za to miejsce. A więc to dalej. Jak mogę coś wiedzieć? Wyczuwam, że musimy dokładnie zbadać tą wystawę. Właśnie to zamierzam zrobić. Nie spocznę, dopóki nie zbadam każdego zakamarka. Szyba na tej gablocie jest rozbita. Być może to był zabójca, który ją złamał, żeby zabrać tą skarbonkę? To jest troszkę dziwne, że wnętrze tej wystawy jest pozbawione szkła. Do tego ktoś złamał to... A! O co chodzi? A!
dotknęłam szkła i krwawi mi palec. Boli, panie Edgeworth, boli! Proszę mi powiedzieć, że jest pani w stanie poradzić sobie z czymś tak małym. No i Edgy został wyrwany z pociągu myśli. Wydedukujmy tutaj coś. Czy ten punkt jest jakkolwiek powiązany z dowodem, który trzymam? Tak, myślę, że zdecydowanie możemy tutaj powiązać puste gabloty z skarbonką. Co do tej wystawy jest coś bardzo niecodziennego. Co do czego? Jeżeli zabójca złamałby tą wystawę, rozbiłby tą wystawę, żeby dorwać się do pana iFly, wtedy wewnątrz powinny znajdować się kawałki szkła. Rozumiem. Tak, to musiałoby być coś takiego. Jednakże w środku nie ma ani jednego kawałka. Nie ma. Co oznacza, że ktoś rozbił tą szybę z zewnątrz. A więc skarbonka musiała po prostu rozbić szybę i wypaść na zewnątrz podczas turbulencji. Tak, na pewno. W końcu na podłodze jest tyle szkła. Jestem zdecydowany postawić na teorię, że ten kapelusz spadł z skarbonki również wtedy. A? To miło. Co sprawia, że sądzę, że zabójca zabrał stąd pana iFly po tym, jak doszło do turbulencji. Okej. Niech pani może zachowa swoją drzemkę na później i niech pani mnie słucha, panie Mill. A! Do morderstwa doszło przed turbulencjami. Co sprawia, że nie możemy dalej uznawać, że ta skarbonka jest narzędziem zbrodni. A więc ma pan na myśli, że skarbonka nie jest tym, co zabiło ofiarę? To jest fałszywka? Tak, póki co jest to bardzo realna możliwość. Ale co więc, jeżeli zabójca zabrał pana iFly, później szyba została rozbita przez przypadek? Nie jest to zbytnio prawdopodobne, ponieważ gablota jest zamknięta. Tak, ale jest jedna osoba, która mogła to zrobić. O, a któż to mógł być? Pani Rada, oczywiście. Coś się uczepiła takiej. Znaczy, ona jest osobą, która jest odpowiedzialna za to miejsce i ma klucze. Pani Rhoda Tenero, ha? Teraz możemy już połączyć wszystkie kawałki logiki w całość. Turbulencje oraz walizka. Widzimy tutaj mniej więcej, że tak jak w przypadku... Znaczy, tak jak w sytuacji, którą mieliśmy przed chwilą, jeżeli samolot zostaje potrząsany, no właśnie przez turbulencję, to walizki jeżdżą po prostu po pokładzie. A więc możemy chyba połączyć turbulencję z walizką. Tak, z całą pewnością coś tutaj się nie zgadza. O co chodzi z tym nagłym krzykiem? Niech pani mi powie, panie Mill. Czy sądzi pani, że jest coś nie tak co do tych walizek? O, tak, pewnie. Z całą pewnością jest coś dziwnego. Kolor na przykład i tak dalej. To nie to miałem na myśli. Niech pani uważa. A, przeraża mnie pan, panie Edgeworth. Przepraszam. Te walizki są ustawione koło siebie. No, znaczy zbytnio równo, czy coś takiego? Nie wiem konkretnie, o co tutaj mu chodzi. Tak, wyglądają na utrzymane w porządku, racja? Ale przypuszczam, że mają to po swojej twórczyni. Ponownie, to nie jest to, co miałem na myśli, panie Mill. Czy nie sądzi pani, że jest dziwne, że te walizki są jedyną rzeczą, której nie dotknęły turbulencje? Nieważne. Sam szybciej znajdę odpowiedź.
Kiedy przyjrzeć się im bliżej, to rzeczywiście są obrzydliwe. Zastanawiam się, jak pani Rada zareagowałaby na to, co pan przed chwilą powiedział. O co chodzi? Ma rację. Lepiej by mądrzej by było z mojej strony, gdybym uważał na to, co mówię. O co to jest? Coś tutaj się nie zgadza. Co jest tak niecodziennego co do tych walizek? Jak widzimy, tutaj ta walizka ma przy sobie stopery, natomiast walizka, która wpadła wcześniej na Edgeworth'a, takowych stoperów nie posiada. Co do tych kółek jest coś dziwnego? A? Na przykład? Na przykład? Nie ma tutaj żadnych stoperów. Bez stoperów pomyślelibyśmy, że najmniejsza turbulencja sprawiłaby, że walizka zaczęłaby latać po pomieszczeniu. I jest bardzo prawdopodobne, że ta walizka została umieszczona tutaj po tym, jak doszło do turbulencji. Rzućmy może na nią okiem, dobrze? A, to dlatego mówisz, że stoją równo, pomimo tego, iż powinny jeździć podczas turbulencji. Okej, teraz już czaję. Otwórzmy to coś. Wygląda na to, że nie jest zamknięta. Rzućmy okiem na to, co jest w środku. Kawałek ubrania. I to ubranie jest pokryte krwią! A! To jest krew! Wyglądałoby na to, że ta walizka jest bardzo mocno powiązana z naszym morderstwem. A więc niech mi pan to wytłumaczy. Co to ma walizka wspólnego z tym wszystkim? Wierzę, że możemy jasno powiedzieć, że zabójca użył w pewnym momencie tej walizki. A w jakim celu? Być może, żeby coś przemieścić? Ale czy nie mówi pan tylko o tym ubraniu? To jest zbyt małe, żeby używać walizki do tego. Mówimy tutaj o czymś dużo większym. Rzeczą, którą rzekomo miał użyć zabójca, aby to właśnie coś przetransportować, to... ciało ofiary? Coś, co pasowałoby w tą walizkę i byłoby także pokryte krwią. Dla mnie brzmi to jak martwe ciało, prawda? Okej, te dwa dowody mamy dodane do zapisów sądowych. Ale... w świetle tego powiedziałbym, że pan Hicks został przemieszczony do windy z jakiegoś innego miejsca. Co oznacza, że do morderstwa doszło w kompletnie innym miejscu. A więc mówi pan, że po tym jak przemieszczono ciało do windy, zabójca przyniósł tu z powrotem walizkę i wyszedł? Dokładnie tak. O co chodzi? Nic takiego. Po prostu... tak o tym myślałam, co mówiła pani Rhoda. Mówiła, że po coś tutaj przychodziła. Przepraszam, panie Edgeworth. Chciałam kupić panu troszkę więcej czasu, ale obawiam się, że nie byłam w stanie przekonać kapitana. Bardzo mi przykro, panie Edgeworth, ale kapitan chce pana poprosić o to, żeby już pan usiadł na swoim miejscu. Chciałby, aby już pan zakończył swoje śledztwo. Rozumiem jego sentymenty, jednakże nie jestem w stanie zakończyć swojego śledztwa, ponieważ ktoś może naruszyć miejsce zbrodni. Jeżeli muszę zaprzestać badania samolotu, muszę poprosić o to, aby te miejsca były przez kogoś obserwowane. Oczywiście mówię tu o pani. Jeżeli to jest pana jedyny warunek, wierzę, że możemy dojść do ugody. Jestem tutaj, aby pomóc panu najlepiej, jak umiem, panie Edgeworth. Brzmi fajnie! Możemy tutaj się... kampić. Możemy tutaj się przyczaić i doglądać, czy ktoś tutaj nie przyjdzie. Znalazłem dowody na to, że prawdziwym miejscem zbrodni nie był ten hall. I mam wystarczająco dużo dowodów, aby udowodnić, że jestem niewinny. Jednak
Myśląc o tym, co pani Mil powiedziała o pani Teneiro, nie mogę pozwolić, aby moje śledztwo zakończyło się właśnie tutaj. Prawda musi wyjść na jaw. No i póki co ciąg dalszy nastąpi. To kończy póki co pierwszą część, czy też początek epizodu numer 2 Turnabout Airlines. Wow, sporo się działo w trakcie tych kilkudziesięciu minut. Mamy Edgeworth'a, który zbiera baty o dziwo bardzo często w tej grze. Przypuszczam, że jednak niedobrze być protagonistą w świecie Ace Attorney, bo zawsze masz pod górkę. No i odkryliśmy naprawdę sporo faktów. Mieliśmy no już pierwsze tak naprawdę zeznania, które zdebunkrowaliśmy. No oczywiście tutaj mówię zarówno o LaBlancu, jak i o pani Teneiro, no ale wiadomo, pani Teneiro przesłuchanie może trwało, nie wiem, jakieś 10 minut. Pani Teneiro to była właśnie dobra na rozgrzewkę. Coś mi mówi, że nie powinienem tego tak określać. LaBlanc już tutaj był dosyć uparty i tak dalej. Ten właśnie mały, bogaty człowieczek z Borghini. No i wygląda na to, że właśnie pani Teneiro staje się podejrzaną. Jednakże to zawsze, kiedy w Ace Attorney coś pasuje do siebie idealnie, to wiesz, że jednak coś jest nie tak. Coś tutaj się nie zgadza i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, morderstwo w samolocie. Wygląda na to, że skoro Edgeworth ma zamiar... Znaczy kapitan samolotu prosi, aby Edgeworth siadał na miejsce. Wygląda na to, że niebawem będziemy lądować. A wtedy no przyjdzie mniej więcej też policja i zacznie się właśnie ciąg dalszy rozwikływania tej tajemnicy. Więc jeżeli chodzi o Turnabout Airlines, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tradycyjnie zachęcam was do pozostawiania wszelkich możliwych uwag dotyczących tego Zagrajmy. Uważam, że teraz o wiele lepiej mniej więcej szedł mi flow podczas tłumaczenia. Nie wiem, czy to tak można nazwać, no ale wiadomo, o co chodzi. Że dużo lepiej mi się tłumaczyło i powoli będę się zaczynał znowu włączać w ten trans Ace Attorney. Jednak mi trochę tego brakowało, powiem wam. Zawsze kiedy robię te przerwy, to później z miłą chęcią wracam do kolejnej gry z tej serii. No cóż, więc epizod drugi kontynuujemy w następnych odcinkach. Póki co się z wami żegnam. Trzymajcie się zdrowo. Na razie. Pa, pa.